Witam, że masz z tej strony Travel w kolejnym odcinku z Harry 4 na lokacji The Great War Redux jako Bułgaria. Teraz czuję się nieco lepiej. Zapomniałem powiedzieć, dlatego że po prostu to był kolejny próba nagrania tej serii, więc zapomniałem po prostu powiedzieć, że byłem wtedy chory. Widząc po komentarzach, to raczej nikt się nie zorientował. Po prostu można było pomyśleć, że byłem trochę zmęczony. No i teraz nieco wyzdrowiałem przez te dwa dni. No i będę dalej kontynuować tą serię. No tak naprawdę to, tak jak w ostatnim odcinku wspomniałem, to nie chodzi o to, że seria nie jest do wykonania, tylko teraz musimy poczekać na koniec wojny. Więc to może trochę zająć nam. Ale jak już to zajmiemy się, to powinno być w miarę okej. Okay. Jedyne, co możemy teraz zrobić, to pójść do naszych sojuszników i po prostu pomóc im utrzymać front. Tak naprawdę oni, powiedzmy sobie szczerze, oni w miarę sobie dobrze radzą. Jedyne, co to my, jak przyjdziemy, to tylko takie wsparcie w miarę i nic więcej. Ale teraz mam już czwarty research slot, więc możemy rozpocząć tutaj badania na przykład granatu ręcznego, a w międzyczasie możemy sobie dokończyć już drzewko. Tak naprawdę chodzi o to, że my w głównej mierze nie mamy takiej siły, która by powodowała, że jesteśmy w stanie powstrzymać coś takiego, przepchnąć front, bo niestety w tym modzie zmienili wartości jednostek i tutaj nie ma już takich możliwości w ramach łatwego przepchnięcia frontu. Co najwyżej trzeba się bardzo, ale to bardzo szybko przygotować do tego. A jak sami kojarzycie, ja nie produkowałem jakiejś specjalnej dywizji. Na pewno dzięki temu, że mamy nasze bombowce, to była moja decyzja zamiast produkować fightersy. Dlatego, że wydaje mi się, że koniec końców i tak nie mielibyśmy aż tak bardzo dużych przeciwników w powietrzu. Ale teraz jak już mamy, to sobie wyprodukujemy trochę ich. No i w głównej mierze też nam brakuje konwojów, dlatego że nasi sojusznicy co chwila tam coś o nas chcą, a my aż tak bardzo nie mamy tego. Ale tak naprawdę to w sumie ten odcinek to będzie bardziej symulator patrzenia się, jak to wygląda na froncie. Jeżeli byśmy tracili wyjątkowo dużo ludzi, a to już jest zredukowana kwota o wojnę z Osmanami, to wydaje mi się, że taka strata to nie jest zbyt duża, plus jeszcze możemy sobie popatrzeć, my jesteśmy w Ader, więc zobaczymy, jak to będzie. Na pewno teraz dostaliśmy event o czołgach. To jest jeden z tych eventów, które naprawdę się przydają, żeby zobaczyć, bo to jest takie event, że ktoś tam zaśpiewał gdzieś. Jej, ale to jest ważny event. Jaki to jest ważny event? Ogólnie też, jeżeli zauważyliście, bo to było trochę takie popsute z tym Osmanami, wziąłem sobie wszystko to, co miałem podstawowe claimy. Więc teraz mamy oczywiście tutaj też wszystkie swoje rzeczy, które wcześniej po prostu miałem zdobyć w ramach tej wojny, ale niestety, ale tam nas wyrzucili. To było bardzo, bardzo smutne. Dobra, więc może sobie zdobądźmy ten bonus. To chyba jest już ostatni bonus do doktrynek, więc już więcej niczego nie będzie. No tutaj dostaliśmy jedną dywizję, ale ta dywizja to też nie jest jakaś najlepsza, więc możemy ją zmienić na to. Przynajmniej weterani są. Jak są weterani, to wiadomo, że będzie super. Jedyne co teraz, to musimy odzyskiwać tracone rzeczy. Ten sprzęt wsparcia i artyleria mnie najbardziej boli, że tak bardzo go utraciliśmy. Okej, widzę, że już powoli bombowcy nam się już gromadzą, co znaczy, że możemy sobie zrobić kolejny pułk bombowców. Lepsze karabiny. Zawsze chętnie. Okej, więc sobie dajmy to. Dajmy sobie do tych. No i tak naprawdę to nie mamy tutaj nikogo, żeby nas żeby było jakiś problem z tym. Tutaj widzę, że
się przesyłają. No te samoloty tutaj tak trochę, trochę słabo, jak sami widzicie, bo one sobie dosłownie w randomowym miejscu wystawiły się. Więc teraz nasze bombowce dosłownie robią nam w głównej mierze damage. Co nie jest tak źle, nie powiem. Oj, warbondsy za 200. Ło. Z jednej strony fajnie, bo warbondsy, z drugiej strony, kurde, już 200. Sobie naprawdę dużo ponabijaliśmy. Okej. Okay. Zobaczmy, co możemy sobie tutaj dać. Mamy po pierwsze... O Jezu, nie pamiętam tego gościa, jak się nazywał. Ryan Gosling? O Jezu, nie pamiętam. No ale... To jest taki słynny gościu, więc... Okej, okay, więc póki co możemy sobie tutaj porozdawać rzeczy. Szczerze powiem, defense byłby teraz dla nas jako pierwszy najlepszy. Ponieważ przecież na defensie to my się w głównej mierze teraz zajmujemy. Więc dajmy sobie najpierw defense do tych gości, a później sobie będziemy dawać te podstawowe medale. Okej. Okay. O nie, został zabity. Zgaduję, że to była jakaś, nie wiem, decyzja czy jakaś misja. Okej, dajmy sobie tutaj. I teraz muszę wyjść, dlatego że znowu się nagromadziło. Okej, więc po pierwsze dostaliśmy tutaj tą doktrynkę i to powinno nam już odblokować kolejne. O, jeszcze mamy kolejne doktrynki. O, zapomniałem o tym. Dobra, bierzemy to. Oczywiście. Więc odbudujmy sobie trochę nasze tutaj dokiardy. Nie aż tak dużo, tak z 6-8 nie pójdzie. A później sobie podbudujemy militarne fabryczki. No. To jest błąd od mojej strony, czy? Bo tutaj jest to strategic region. Z jednej strony wygląda tak, z drugiej strony nie czuję, żeby to był mój błąd. Bo niestety jak się moduje, to czasami kliki na siebie nadchodzą. Ok, Kingdom of Italy has called Romania as our ally. Insanus Italian War, ciekawe. A raczej w skrócie Rumunia dołączyła do wojny. Co byłoby dla nas korzystne, gdyby nie to, że... Ciekawe jest to, że tutaj Rosjanie w miarę sobie radzą. Okej. Okay. Wiadomo, że pod koniec wojny wszystkie te frakcje zostaną zniszczone i wtedy będziemy mogli sobie coś trochę porobić. Ale widzę, że Rumunia wykorzystuje to, że nie było na jej granicy nikogo. A nasza przewaga też nie jest jakaś mega duża, więc tak naprawdę... O, nie. O, nie, ty nie zatrzymałeś się jako filmarza, ty się zatrzymałeś jako generał. Okej. Okay. Ten, wydaje mi się, że byłby dobry. Tak naprawdę byłbyś dobry jako filmarszal. Więc może sobie zamienimy na tego gościa. Ja widzę, że dosłownie Rumunia postanowiła zginąć. Więc my postanowimy trochę pobronić Rumunów. Bo Serbia to sobie poradzi. My musimy się martwić o siebie. Okej. Tum, tum. Jeszcze jakbyśmy mieli konwoje. I okej, tutaj możemy sobie 10 poziom. What? To już jest ostatni, wow. Myślałem, że trochę więcej będzie tych badań, ale widzę, że aż tak dużo ich nie ma. Kiedyś był taki plan, żeby Great War trochę przedłużyć i żeby on tam był takim modem, którym jeszcze tak lata 20 można było sobie pograć na niektórych państwach. Ale trochę problematyczne to się stało, bo zaczęli dodawać takie rzeczy typu właśnie... jak to powiedzieć... takie debuffy pod koniec wojny, żeby duże państwa nie były aż takie mocne. No i wtedy to się kończy na tym, że tak naprawdę końcowa gra to jest po prostu czekanie. Więc to też nie było najlepsze rozwiązanie.
tego, ale chyba już ostatnia doktrynka. Tak, ostatnia doktrynka i możemy już robić to. Więc po pierwsze możemy... Wydaje mi się, że to byłoby fajniejsze z tego względu, że to jest bardziej pod armię. A tutaj to musimy mieć no artylerii, której aż tak dużo nie mamy. Ale jeżeli będziemy atakować, no to się zainwestuję w artylerię. Okej. Tutaj możemy też sobie porobić. Już tak pójdziemy w stronę wojska totalnie. Tutaj już chyba wszyscy jesteśmy na granicy, jaki mamy rozkaz. Mamy w miarę ogarnięty. No i nie wiem, możemy popróbować sobie zaatakować ich. Może coś to da. Nie jestem wielkim fanem. Okej, widzę, że tamten gościu był jednak kimś ważnym. Okej, wygląda na to, że my jesteśmy w stanie w miarę tutaj sobie ogarnąć, tylko że niektóre z tych prowincji są takie... mogliby trochę je lepiej narysować. Dobra, więc spróbujmy sobie tutaj popchnąć ich stąd. Wygląda na to, że po prostu przez to, że co na obcym terytorium aż tak dobrze im nie idzie. My to bardziej chcemy... O nie, Franz Józef umarł, nie. I czy to oznacza koniec wojny? Nie, bo jeszcze będziemy mieć przez... jeszcze wiele, wiele miesięcy. Okej, póki co spróbujmy wypchnąć jak najwięcej Austriaków z tego frontu. Wygląda na to, że oni mają, a i austriackie ma to, żeby atakować dosłownie Serbię. Wszystko wysłać na Serbię. A na włoskiej granicy no po prostu stać, ale aż tak dużo też nie wysyłać. Więc możemy wykorzystać to, że Rumunia jest w wojnie i żeby tutaj trochę mniej jednostek wysyłają. Okej, warbomcy. Okej, produkcja. Teraz w głównej mierze to jest lepszy ekwipunek plus produkcja. Bo mamy czas, mamy tutaj, jak sami widzicie, tam wchodzi co chwila jakaś doktrynka. Możemy sobie zrobić... Syja mnie z nami, wow. Ciekawe. Nie powiem. Okej, rewolucja w Rosji, no to wiadomo było, że się do tego dojdzie. Okej. Wygląda na to, że na niektórych regionach kompletnie, ale to kompletnie nie mam. Oraz jeszcze mają artylerię. Dobra, wiecie co, odeślemy sobie tutaj trochę jednostek tego frontu. Może trochę więcej, bo dosłownie nie mamy tutaj zaopatrzenia. Więc żeby tutaj... W ogóle tutaj nie mamy zaopatrzenia. Ej. Ej. Musimy tutaj sobie zaopatrzenie wybudować, bo dosłownie nasi sojusznicy nie mają tutaj żadnego zaopatrzenia. Dobra, wyłączmy na razie atak. To się nawet nie opłaca nam. Ty to już miałeś tego. I... Czekajcie, czy to oznacza, że nie ulepsza się ten gościu? Nie, no już jest ekspertem, no to się ulepsza. No właśnie. Tak trochę chyba błąd tego, że już dostał, a gra uznaje, że w sumie dostał lepszy poziom. Okej, lepszy ekwipunek. Tutaj mantenisty byliby dobrzy, gdyby po prostu mógłbym zrobić jakąś dobrą dywizję, a się nie da. Okej, widzę, że Serbia tak trochę i nie idzie. Nie chcę odchodzić od Rumunii, ponieważ jak sami widzieliście, Rumunowie to w ogóle nie pilnują swojej granicy, ale dosłownie już Austriacy są na mojej granicy, więc musimy sobie to trochę przedłużyć, ponieważ dosłownie oni tutaj będą nam chodzić. O, i widzę, że też część dywizji, przez to, że słabo jest tutaj zaopatrzenie,
też ma słabą obronę. No tak, symulator obrony teraz mamy, więc... myślimy tą dywizję tutaj. Część dywizji po prostu nie wie, co robić. To jest najgorszy moment, kiedy dywizja nie wie, co robić. Ale już sobie tutaj powoli ogarniamy. Resursy możemy zdobyć, jakiś bonusik do tego. O, i wreszcie mamy dockyardy, więc musimy zacząć budować nasze nasze tutaj konwoje. Oraz też zauważyłem to, że możemy tutaj ulepszyć nasze bombowce. Co chyba jest lepsze niż danie do doktrynki. Okej. Akurat tego to będziemy tak ulepszać. Musimy to zrobić. No trochę nam schodzi ten ropa, ale nie jest aż tak źle. Tak naprawdę w tej wojnie to no, straciliśmy 76 tysięcy. A my już weszliśmy na to, jest, mamy 100 tysięcy u tych. A Niemców to zabiliśmy prawie 300 tysięcy, to okej. No to nie powiem. Jest jednak moc. Jest moc. Chociaż Serbowie padają, to nie powiem, to nie jest też takie fajne. Przyślijmy tutaj, bo widzę, że no właśnie na prowincję jedną wchodzili. No i o, ma się los. Cały ten front tutaj pada. My całego nie możemy utrzymać. Tam rozumiem, że sojusznicy stracili część swoich fabryk, ale Rumunia to w ogóle fabryk żadnych nie miała. Tutaj nie musimy zwiększać. Jeżeli chodzi o naszych oficerów, to ja bym tutaj wreszcie sobie porozdawał te medale. Okej, Division Defense. Defense. Na nasze nieszczęście to nie jest tak, że oni po prostu będą mieli 10% i po prostu mają później, tak się gromadzą te boosty właśnie o tak, że 7,5, a kolejny to jest 1/4 tego, no i takie, no trochę bonusu jest, ale nie jest tak dużo. Okej, okay. No i wszystkie medale rozdaliśmy. Póki co ja tutaj nawet nie będę zbytnio atakować, ponieważ nie mam po co. Oraz dostaliśmy kolejny poziom na marszałku. Okej. Okay. Produkcja wygląda, że już się trochę ustabilizowała nam. Brytyjczycy są nadal w tym, co oznacza, że mają jakieś dziwne ustawienia. My możemy sobie zwiększyć produkcję bombowców. A jak to wygląda tutaj? O, masz los! 600 myśliwców? What? Was to chyba zabierzemy z tego rozkazu, ponieważ wy głupoty robicie. 600 myśliwców tam postawili Niemcy. Teraz się nie dziwię, że tak może być problematycznie. Okej, warbonsy. Możemy też wystawić kolejne myśliwce. Tutaj część myśliwców zdobyliśmy, wroga. Tego wcześniej nie było. Okej, wystawcie się tutaj. Dobra. Wiecie co, bo ja nie chcę tracić was, więc ja tutaj manualnie będę was utrzymywał, całą moją flotę. Ale tutaj Serbia to już tak powoli pada, a my będziemy musieli utrzymać ten cały front. Nie podoba mi się to.
Okej. Lekki bonusik. I kolejna doktrynka. Te już nas nie atakują. Ale to też nie oznacza, że jest tak dobrze. Lepsza arta. Okej, dostaliśmy bonusik do tego. Tutaj też nie mamy zbytnio bonusów. To możemy zdobyć tutaj. Dostaniemy przynajmniej stocznie. A to chciałem użyć w ramach naszych bombowców. A nie, już mamy Recon Plane. A nie, Recon Plane'a to nie musimy. Bo chciałem użyć to, żeby nasze bombowce ulepszyć. I teraz, który to jest? Przodem ten. No dawaj. Będziemy powoli ulepszać bombowce, ponieważ naprawdę się nam przydadzą. Okej, przynajmniej konwoje nam się zaczynają produkować. Mi się podoba. Jak to wygląda z produkcją tego? Szczerze, możemy tę część stoczni dać na później. Rosja to aż tak bardzo nie pada, ale wiadomo, co się w Rosji stanie. Rumunia to... przez Rumunię tutaj przeszło. Bardzo złe rzeczy. Odeślijmy całą naszą armię tutaj i niech ona spróbuje to odepchnąć. To powinno się udać w miarę. To najpierw musi się tam pojawić. Widzę, że tak naprawdę tutaj dywizji zbytnio co już licznych nie było. To takie jak my przybiliśmy, to oni w ramach tego to trochę tak też postanowili pomóc. Ale widzę, że aż tak wiele tutaj tego nie ma. Możemy spróbować tutaj popchnąć. Możemy popróbować trochę popychać ich. Ale jak sami widzicie, no czasami to się udaje. A czasami nie. Okej, to chyba... O, właśnie. Bolszewice. No i się trochę państw wyzwoliło. Czekaj, czy oni nie mają drzewka? Nie. To jest coś takiego, że... ostatnio też myślałem na Kaiserreduxie, bo były pliki związane z wyborami w Austrii, co mi się wydawało, że po prostu jest jakiś content do Austrii, po czym się okazało, że nie, że to było coś takiego, że oni, jak to powiedzieć tak bardzo delikatnie, oni zaplanowali content, ale osoba, która to robiła, no akurat tam nie... no nie od roku właśnie chyba przestała to robić, więc tak naprawdę to na razie stanęło i mają te pliki, ale nie mają w planach na razie nic z tym robić z nimi. Okej. Może już spróbujmy zwiększyć sobie pobór, ponieważ wydaje się, że trochę słabo nam idzie. To możemy zrobić. Okej. Jak sami widzicie, tutaj... no tutaj to Francuzi mają dosyć dużo dywizji. No ale... posiadanie dużej ilości dywizji, a posiadanie dobrych dywizji to jest dwie różne sprawy. Okej. Spróbujmy też ulepszyć nasze... bombowce. Nadal nie wiem, który to jest. Chyba... zawsze ten na górze jest taki lepszy. Okej, doktrynka od razu wchodzi. Jak to wygląda z powietrzem? Wygląda to tak, że my tego lotniska nie mamy, ale może udałoby się nam tutaj trochę odesłać. Wiecie co, musimy odesłać część samolotów na to. Bo jak to wygląda z samolotami? Tutaj samolotów nie ma, ale
tutaj już są myśliwce, nasze myśliwce. My dawno ich nie ulepszaliśmy, a nasi przeciwnicy mają te lepsze myśliwce, więc musimy po prostu zainwestować w rozwój myśliwców. Taki mocny. I wygląda na to, że udaje nam się przebić. Oczywiście też duże straty ponosimy, próbując coś robić. A nie, prawie się nic nie zmieniło. Co najwyżej trochę więcej zabiliśmy Niemców. Ale widzę, że właśnie dzięki temu udaje nam się odbić. O, przeciwko Ukrainie propaganda. Jakie to życiowe. Okej. Tutaj możemy już kolejny karabin zrobić. Mi się podoba. Okej. Pokój na wschodnim froncie. Nie powiem, ale chyba tutaj wszystko już pada im. Jak my potrafimy zrobić coś takiego, to oznacza, że nie jest dobrze u nich. Okej. No chyba właśnie robimy Sicko Mode i będziemy właśnie tutaj odbijać terytoria. No jak tutaj odbijamy od serbskie terytoria, no to wiadomo, że no nie jest najlepiej u nich. Okay, możemy tutaj zaatakować. Wiecie, żebyśmy po prostu zaczęli atakować. Słuchajcie. Wiecie co? Was mogę dać na mega agresywne, a was zostaję na tym. Okej, okay, w Portugalii zamek stanu. Tutaj na wschodzie pokój, ale no, Ukraina żyje. Dobra, kolejne warbondsy. A my właśnie dla Rumunii odbijamy terytoria. Nie powiem. Ciekawy jest na świecie. Dobra, coś możemy tutaj zrobić? O, kolejne ulepszenie do produkcji. Tak naprawdę ja czekam na to, żeby już się wojna zakończyła, bo dosłownie, jak sami widzicie, ruszamy do przodu. I oj, teraz nas to zaatakowało. I tak naprawdę to my nie jesteśmy w stanie. Tak naprawdę nie są w stanie już nas powstrzymać w miarę. No. Powiem szczerze, nie spodziewałem się czegoś takiego. Tutaj chciałbym wreszcie, żeby to wypnęli, ponieważ byśmy wtedy mogli połączyć fronty. Ale... ale wygląda na to, że... tutaj... jak na razie Rosja ma swoje... swoje zabawy. A my możemy robić swoje. Okej, trochę stoczni nam przyszło. Może jakieś statki zaczniemy produkować. I może ulepszymy bombowce. Co można robić? Ulepszyć bombowce. Okej. Dawajcie więcej bombowców. Potrzebujemy więcej bombowców. O, tutaj już nikogo nie ma. Dobra, wyślijmy tu. Wysyłamy bombowce nad Węgry. Tutaj możemy w sumie wystawić trochę naszych bombowców. I się tutaj zajmują. W ogóle ile bombowcy już mają doświadczenia? No, już trochę sobie nabiły doświadczenia. Okej, okay. Szczerze powiem, ja czekam tylko na ten pokój. Ale wygląda na to, że raczej się w tym odcinku nie doczekam. Dobra, widzimy się w kolejnym. Jak na razie to ładnie wygląda, nie powiem. Wreszcie nasza wojna nie polega na tym, że stoimy i nic się nie dzieje.
ale na pewno coś w przyszłości się stanie takiego, co może nie być ciekawe. Ale widzimy się w kolejnych odcinkach. Był z wami Tacho. No to cześć.